Na finiszu sezonu ekipa ze stolicy Dolnego Śląska złapała lekką zadyszkę. Wpadki drużyny z Wrocławia sporo kosztowały. Spadła z pierwszego na drugie miejsce w tabeli i już nie wszystko jest w rękach Forcy. Musi liczyć na pomoc innych zespołów, które muszą wyrwać Olimpowi punkty. Przy tym nasi muszą dopisać kolejno pełne pule do swojego dorobku. Wrocławianie tym razem wykorzystali atut własnego boiska i pokonali Tęczę Kościan różnicą aż 18 bramek. Początek jednak do łatwych nie należał. W pierwszym kwadransie wynik oscylował wokół remisu, co bardzo denerwowało opiekuna gospodarzy Marcina Palicę. Miał szczególnie pretensje do gry w ataku swojego zespołu, kiedy po próbie szybkiego przejścia z obrony do ofensywy piłka lądowała na aucie albo bronił golkiper Tęczy. Po początkowych kłopotach w dalszej części już gra należała do naszych. Do przerwy Wrocławianie prowadzili 22 do 13, a w drugiej połowie mimo gry szerokim składem prowadzenie systematycznie rosło. Ostatecznie udało się zwyciężyć różnicą 18 trafień. Największy wkład w ten sukces miał Jakub Kuczyński, który rzucił 7 bramek. Teraz 4 kolejne spotkania i wszystko już będzie jasne. Do końca sezonu nieco łatwiejszy terminarz ma Forca, ale to Olimp Grodków jest w bardziej komfortowej sytuacji. Kto wyjdzie zwycięsko? Kibicujemy i trzymamy kciuki za naszych.